To dobra opcja. Właśnie, ale może przy okazji pogadajmy sobie o tym. Ja teraz nagrywam, także na luziku sobie pogadajmy po prostu tak. Co tam? No tam kostkę Horadrimu przede wszystkim dodali. Znaczy tam Kalatim, jak to się nazywa? Katalin? Porozmawiajmy tak, o WoWie. Dodali tą kostkę Horadrimu. Diablo, no pieprzy mi się tego. Wiesz, no, jak mam WoWa, to wiesz jak to wygląda, nie? Ja odpalę sobie na stronce tą listę zmian. Właśnie, mógłbyś odpalić, to będziemy jakoś komentować, bo zmiany są widoczne. Właśnie, przy okazji, cześć, witaj YouTube. Jest ze mną NightAshire Turet. O, witamy, witamy. Witamy. Gracze, którzy ze mną grali normalnie w Diablo. I właśnie z nimi puszowałem jakieś tam wyższe szczeliny i dalej. I wchodzi part 9.3, czyli sezon 4, dobrze mówię? Aktualizacja 2.3.0 właściwie. Czekajcie, jeszcze muzykę wyłączę tylko nie było. Właśnie, kiedy się ma nowy sezon zacząć? Soon, wiem. Aha, czyli wraz z wejściem patcha po prostu, czyli nie wiadomo. Tak no, wiadomo, nie? Wraz z wejściem patcha, czyli nie wiadomo. A nie wiadomo kiedy wyjdzie patch, no. Tam. Muszę podjechać. Właśnie, ja sobie teraz gram w WoWa aktualnie i jesteśmy na streamie, że niech się stream przywita. A pupa. Tak, ta kappa była w idealnym momencie użyta. I nie da w WoWie jakoś tego ekwipunku powiększyć? Bo nie da się, jak najbardziej, bo tam chyba możesz do... Czekaj, 16... z... No bo to... 4, 5... 16 razy 5, ile to jest? Ile? 16 razy 5. 80. No, no to do 80 da się powiększyć. Bo ty ile masz teraz miejsc? Bo nie za dużo chyba, co? Ja w tym momencie mam... Czekaj... 8... 16... 40... 56. Czyli coś tam jeszcze da radę powiększyć, nie? Ja nie wiem, czy do 12 nie da rady zwiększyć pojedynczego buga, nie? A ja w tym momencie mam największego buga... 16. Dokładnie dziwna istota. Puszowałem szczeliny. Czekaj, nie wiesz czy nie da się największego buga powiększyć do 12, a twój ma 16, tak? Czy... Nie wiem, to znaczy, tfu. Co ja pieprzę za głupoty, do 20. No, ale przynajmniej każdy item zajmuje jedną karatkę, więc... Tak, 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 no i ten item się stakuje, nie? No tyle dobrze. Knight, odpaliłeś tam sobie... Tak, tak, mam listę zmian. Zapowiedź zmian. To pierwsze co to jest nowy obszar, ruiny Secheronu. Wydaje mi się, że to raczej jest taki... Nie wiem, nie nazwam tego jakimś super patchem, nie? Jeżeli chodzi o to na przykład samo. Znaczy wiesz, mam taką cichą nadzieję, że ta nowa lokacja, ten nowy obszar będzie na przykład wykorzystane później, żeby wprowadzić od tego dodatek nowy. Znaczy wiesz co, już od tego... Jezu. I że na przykład tam działa się akcja... Podziaka spotkałem właśnie, wiesz, i się mało nie zesrałem. Ogólnie myślę, że... No nie wiem, to... Nie jest coś, co mnie na przykład jara, nie? Bo nową lokację dodać to jest, powiedzmy, zrobienie 5 tekstów dla potworów i dodanie, nie wiem, 10-20 elementów. Znaczy, chodziło mi bardziej o takie podwaliny pod akt 6. Nie wiem, czy będzie miał prawo, wiesz? Naprawdę po tym, co teraz wydali w patchu 9.3, się nad tym zastanawiam. Właśnie tego spodziewałem się w nowym dodatku, że będzie udręka 10, że będzie kostka Horadrimów. Ale dobra, nie wyprzedzajmy faktów. No nie wiem, no mi się wydaje, że to raczej jest takie, wiesz, no dopychacz taki do, powiedzmy, całego patcha. Nie wiem, jak wy to odbieracie? To znaczy Dawid bardziej, bo Dawid się nie odzywa. Dawid wyciszył mikrofon. Ja? No tak, ty. No ty. Nie wiem, odbierasz te szczeliny Secheronu, tak? Dobrze, ruiny Secheronu. Ruiny, dobra, ruiny Secheronu. Znaczy to jest tylko z tego, co jest przygodowym, więc jako podwaliny pod nowy akt to raczej odpada. No ale mogliby właśnie zrobić, bo ja wiem, że to ma być tylko w przygodowym, ale mogliby tą lokację powiększyć, poszerzyć i zrobić z tego akt, ale... Właśnie tak na początku po czasu dodam to, że to są nasze tylko gdybania i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie w nowym patchu, bo Blizzard już na samym początku zapowiedział, że nie wiadomo, co będzie w patchu. Oni sami nie wiedzą, co chcą wprowadzić. Tak. A że to jest Blizzard, to ich zapowiedzi trzeba 50% tego, co napisali, odrzucić, reszta może będzie. Za 3 miesiące najszybciej. Tak, sun. Tak, to jest ja tekst, powiem, że oni się... po prostu pracują nad dodatkiem i wiesz, próbują coś, jakiś wypełnić ten czas, nie? Znaczy wiesz co, mi się zdaje, że może to być, może nie wprowadzenie do dodatku, może ta lokacja nie będzie w dodatku, ale może jakoś fabułą nawiązywać jakimś, nie wiem, easter eggiem coś do fabuły w dodatku. To jest taki... też... coś takiego może być, no nie wiem, mi się tak wydaje. No wiem, o co chodzi, po prostu oni pewnie teraz pracują nad dodatkiem. Tak, żeby hype się teraz nabił, nie? Wiadomo, no hype lubi się nabijać. Jak jest wysoki hype, to wiadomo, no nie wiem, teraz po sezonie trzecim, dobrze mówię, trzecim, teraz jest sezon trzeci? Tak, trzeci. No był trzeci, był. Mhm. No to ja bym już nie kupił następnego dodatku, a teraz wprowadzili coś nowego. Gdzieś tam mogą dodać easter egga. Dla mnie będzie to taki, wiesz, punkt zwrotny tego Diablo, gdzie ja naprawdę się cofnę. Nie tego Diablo, ten dodatek pieprzony, nie? Ja dodatek czyś jakbym kupił, niezależnie od tego, czy by wprowadzili ten patch, czy nie. Czyli no, ja jak teraz ponieważ w samym dodatku byłoby coś nowego, prawda? Znaczy, wiesz co, no niekoniecznie. No, skoro wprowadziliby dodatek, no to byłoby coś nowego. No, raczej tak, coś nowego, spodziewam się 6. aktu. Ja bym chciał, chętnie zobaczyłbym nową klasę postaci. Runy. No tak jak NightAshire, my w pierwszym sezonie gdybaliśmy na temat coś z balansem krwi, nie? Tak, dokładnie. Ale mi coś wspominał, że niby jego znajomy ma po znajomości jakiegoś gościa z Blizzarda i że niby właśnie miało też być coś na krwi. Nie, to już by były przecieki dawno, no bo, wiesz, dawno temu. Są dwie postacie pod siłę, dwie postacie pod inteligencję, dwie postacie pod zręczność. Nie ma żadnej... co ja robię w Despudzie. Przepraszam was, ale na poziomie 19 trafiłem na poziom 24. I troszkę się zdziwiłem. Tak idąc po prostu bezmyślnie, nie? I... No, widzę właśnie, że się zapędziłeś trochę. No i wracając do tematu, i nie ma żadnej postaci, która wykorzystywałaby krew, że tak powiem. I zdolności bazujące na wykorzystywaniu swojego życia. No to by było ciekawe, tak jak już dawno temu ci mówiłem. Nie wiem, czy to by sprawiło się na dłuższą metę. No wiesz... Mogła być ciekawostka jako tako, ale w mecie aktualnej... Wydaje mi się, że... Czekaj... Barbarian? Demon Hunter, czyli Kokshom, nie? Monk... Party oczywiście. See you around. No, Monk jest najlepszą postacią, jaką można stworzyć, tak, jeśli dostanie się odpowiednie przedmioty, to na mnicha to nie ma mocnych po prostu. No muszę przyznać, że o ile za mnichem sam nie przepadam, z tym się muszę zgodzić, że mnich jest OP. Przynajmniej był na początku patcha 2.3. Nie wiem, czy później jakieś mikropacze wychodziły. Jesteście w stanie to ogarnąć, czy coś wychodziło? Dawid, może ty wiesz, bo tam chyba grałeś coś jeszcze w sezonie. Właśnie, bo w ogóle my się zniechęciliśmy. Od dupy San teraz gadam, bo bez sensu. Zaczęliśmy od patcha 2.3 i skończyliśmy po ilu? Po tygodniu? Nawet nie całym chyba tygodniu. Nie, to... Pamiętam, że ostatni raz graliśmy, jak wprowadzili krowieszczyniny. Wtedy chyba graliśmy 2 dni. Tak, jak wprowadzili. Było tak naprawdę na 1 dzień. Co ja odkryłem krowieszczyniny i na tym się skończyło chyba. Znaczy chodzi o to, jak był ten tajemniczy event, który nikt nie chciał powiedzieć, o co chodzi, i okazało się, że tam... A to ja chyba nawet wtedy nie włączałem, to możecie właśnie powiedzieć przy okazji, o co chodziło, bo ja nawet nie ogarniam. No, biegały sobie po mapkach, tak jak gobliny skarbnicy, tylko biegały sobie krówki. Tak jest, które, jak z dwójki perfidnie. Które po zabiciu otwierały portal do krowiego poziomu, który nie istnieje. Aha. Nawet był tak, nad portalem był taki długi, chyba 5-wersowy napis. Tak. To miejsce nie istnieje, nigdy tego nie widzieliście, Blizzard się tego nie przyznaje, bla, bla, bla. No to tak jak było w zapowiedzi, bo zapowiedź czytałem i dokładnie tak samo to wyglądało, że na pewno nie będzie krowiego levelu, nie? No. A to zdjęcie to przeróbka, to zwykła krowa. Pamiętam te zapowiedzi. Wewnątrz czekały hordy krów, jeden boss, jakiś tam mały evencik, mnóstwo skrzynek. Dużo hajsu dropiło. Drop praktycznie zerowy. Wyjątkiem hajsu leciało jak cholera. Szczerze, nie wiem, się zdaje, że po tygodniu nikt się raczej o hajs nie martwi. Sezonowo. Przynajmniej tak jak my farmiliśmy, no to ja w sezonie po tygodniu już się nie martwię. Wystarczy raz wejść do skarbca i tam już nie ma żadnego problemu ze złotem. No. To jest prawda. A ten złoto przestało mieć tak naprawdę znaczenie, odkąd wycofali dom aukcyjny. No teraz myślę, że znów będzie to miało znaczenie. Fajnie było, jakby wprowadzili dom aukcyjny, jeżeli chodzi o... Czekajcie, ja muszę... Wiesz, ale bo nie mogę się Blizzard obawia się, że będą ludzie sprzedawali itemki, nie? Dlatego wyłączyli dom aukcyjny, dlatego nie jest wyłączone przekazywanie przedmiotów. Możesz przekazać przedmioty tylko osobie, która która grała, kiedy wydropiłeś przedmiot. Chodzi o legendary. No tak, przez 2 godziny jeszcze. Tylko chodzi mi o to, że wiesz, za golda te przedmioty mogły... A wydaje mi się, że to by nabrało sensu. No za golda tak, no ale ktoś by się umówił, dobra, to ja wystawię ten przedmiot, ty mi dasz tyle golda, tam no tak, wystawię, ty to kupisz, a i przelejesz mi ileś tam pieniędzy, nie? Bo to by nabrało sensu w wypadku właśnie, kiedy znów by dom aukcyjny ruszył, jeżeli chodzi o gold. No nie wiem, no mi się wydaje, że to jest troszkę niemożliwe. W sumie cholera wie. Tak naprawdę no... Nieznane są wyroki Blizzarda, nie? Jeżeli wprowadzili... Jak tu widzimy... Adventure Guide Collections Shop. Jak to wprowadzili... Jak sklep wprowadzili w WoWie, to już mnie nic nie zdziwiło, prawda? Teraz nawet WoW Free to Play by mnie zdziwił. Możecie się śmiać, no nie wiem jak wy jesteście hypemanami WoWa. Się jerają po prostu każdym najnowszym patchem, dodatkiem i tak dalej. Ja nie jestem. Sorry, że ci przerwę, ale tutaj czat ma do siebie pretensje, że nie czytasz. Jakiego screena mam cały czas czytam. Dziwna istota, twoje wiadomości akurat czyłem jeszcze. Tak to czytam czat. Przynajmniej się staram, bo wiadomo, no wszystkie wiadomości. Fuck, no i znów ginę. Serio. What the fuck. No to może wrócimy do tematu. No właśnie, dokładnie, bo odeszliśmy mocno. Więc tak, pomijmy już nowy obszar. Nowy artefakt, kostka Kanaiego. Przedmiot, który jest nawiązaniem do kostki Horadrimu z Diablo 2. Tak, no dowiedziałeś się tego od nas, ale tak naprawdę... Ja się tym strasznie jaram na przykład. Bo w kostkach Horadrimu wykorzystywało się Ten wyjątkowy... tego słowa w pełni w chuj się wykorzystywało kostkę. Ten wyjątkowy przedmiot umożliwia m.in. rozkładanie przedmiotów legendarnych na części, dzięki czemu ich moce legendarne staną się dostępne do użytku jako umiejętności pasywne. No właśnie, jak tą pasywkę widzimy teraz? Są dwa przykłady. Znaczy, ja wyobrażam sobie to tak. Masz na przykład Maximusa, który ma opkę, że przyzywa demonicznego pomocnika. No na przykładzie Maximusa to jest bardzo dobry przykład. I rozkładasz tą kostkę, rozkładasz ten miecz kostką i otrzymujesz na przykład zapomnianą duszę z tego, otrzymujesz jakiś tam element legendarny, element załóżmy miecza, czy coś takiego. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Jeszcze właśnie tu wyprzedzę lekko fakty. Powiem ci, że nie wiadomo jak z nowymi... Daj mi skończyć. Dobra, z nowymi craftingami, okej. I mów dalej. I na przykład dostaniesz przedmiot jakiegoś gema czy coś i ten gem będzie zawierał w sobie umiejętność pasywną tej broni, którą będziesz mógł wbić w slota w dowolny inny przedmiot. No właśnie, ale teraz tłumaczenie umiejętność pasywna. Bodajże masz 4 umiejętności pasywne w całej postaci i to możesz wykorzystać. I czy to nie będzie ci dawało, powiedzmy, umiejętności pasywnej na postaci? Nie wiem, czy to nie byłoby zbyt OP, ale tak znaczy, może być. Wiesz, to wszystko zależy od tłumaczenia. To by było trochę przesadzone, ale wydaje mi się, że będzie po prostu można było wpakować zdolność jakiegoś przedmiotu, inny przedmiot, żeby można było sobie customować dowolnie wszystkie buildy. No, to byłoby dobre. Bo tak, tego naprawdę brakuje w Diablo, że tak jak miało być przy poprzednim patchu, że będzie można na przykład sobie do skilla, który jest typowo pod ogień, dać runkę od zimna, której tam nie ma, znaczy ustawić taki żywioł zimna na inną runkę. Czy to nie było w ogóle zapowiedziane w sezonie trzecim? Tak, to miało być. Zapowiedziane, że każda postać pod każdy build. Ale to mi zabrzmiało jak, wiesz, 3000 mieszkań, nie, sorry, 2 miliony mieszkań do wybudowania. Nie? Tak, tylko Blizzard z tego zrezygnował. A tego naprawdę brakuje, bo w tej chwili Diablo opiera się, że każda klasa ma swój jeden build, ewentualnie 2, które grają, bo reszta jest naprawdę beznadziejna. Tak naprawdę na ręce jednej ręki można, na palcach jednej ręki można wymienić buildy, którymi się gra, nie? Tak, dokładnie. Każdym kolejnym patchem, czy sezonem, aktualizacją oni starają się dokładać nowe sety i tak dalej, ale... To nic nie zmienia. Gracze szybko i tak wyłapują ten jeden najlepszy i grają jednym, bo ewentualnie exploity. Tak, bo resztą się po prostu nie da robić tych wyższych szczelin i tak dalej, no. No bo właśnie, bo nie zapomnijmy, że jest coś takiego jak repatch, czyli tak zwany serwer testowy. PST, tak to się nazywa. Public... nie, przepraszam, publiczny serwer testowy albo... Public Test Realm. Czekaj, nie. No tak. No może, dobra, mniejsza. PTR, dokładnie. Dobra, także... I wtedy ludzie wyłapują exploity, które zgłaszają. Problem, że właśnie w tych exploitach używa się, powiedzmy, większość buildów. Zresztą... No, przykładem... Tak, przykładem może być odcinacz z sezonu 2. Dokładnie. No to było warto. Tak. Ile tam odcinacz zadawał? 140 milionów? W miliardach się już liczyło, jak już się miało dobry... 140 miliardów nawet, nie? Coś takiego, wiem, że on w cholerę damage'a zadawał i to można zobaczyć u właśnie większych streamerów, że on wykorzystują miliard wszystkich wokół, po prostu wiesz. Ja może wyjaśnię, bo Dawid to pomoże, bo on no właśnie, grał... Bo wy lepiej troszkę ogarniacie. Tak, on grał Monkiem, więc on wie jak to działa. powiem tylko tyle, że odcinacz ma swoją opcję specjalną, która polega na tym, że zabici wrogowie lubią się rozerwać, co powoduje, że zabójczy cios danego potwora sprawia, że zadaje się obrażenia krytyczne, nieskończone praktycznie. Dużo znacznie większe niż powinno się zadawać w ogóle. Tak, które na przykład jak ja zadawałem obrażenia rzędu 100 milionów, to potrafiłem uderzyć miliard z tego. A wykorzystując właśnie exploita związanego z tym odcinaczem, to może Dawid dopomoże, łączył się... Właśnie patrzę umiejętność. No właśnie, bo nie pamiętam nazwy. Znaczy nie wiem, czy ta umiejętność nie została zmieniona, bo w sezonie trzecim. Nie, umiejętności by nie tknęli, bo to było tak naprawdę... Nie, to było w Karwaszach. Chodzi mi o przekazywanie obrażeń, tej piąstki, tej pieczęci, nie wiem jak to się nazywało. Że wszyscy wrogowie, którzy mieli na sobie... Piącha, tak to się nazywało. Wszyscy wrogowie, którzy mieli na sobie piąchę... Eksplodująca dłoń. Tak, dokładnie. O, dokładnie. I umierał jeden i reszta dostawała obrażenia, że ten jeden dostawał obrażenia rzędu kilku miliardów czy kilkunastu miliardów, to reszta po prostu umierała. Nieskończoności powiedzmy, bo... Chodzi o to, że eksplodująca dłoń, jeśli zabije, rzuca obrażenia większe niż zabójczy cios, tam chyba 1000% zabójczych na wszystkich wokół. Do tego były karwasze, które jeśli przeciwnik, który dostał wybuchem z eksplodującej dłoni, też wybuchał. Miał na sobie. No. Tak, i on po prostu tak wybuchał. I po prostu jednym ciosem zabójczym, który miał rzędu miliarda, wybuchali, goście ginęli, znowu dostając miliard, i ci kolejni zadawali innym jeszcze 10 razy 3, czyli 10 miliardów, tak, no. Bo się przekazało znowu zabójczyć o zwierzę. Czyli tak jak powiedziałem, obrażenia bliskie nieskończoności. No jakbyś dobrze podciągnął, to pewnie nieskończoność. Tak, tak. Powyżej 40 poziomu szczelin to miało jakiś sens. Może tylko miało te buildy miały taką wadę, że jednego, tak pół minuty biłeś jednego gościa, ale jak go zabiłeś, wszystko wokół umierało natychmiast. Nieważne co to było. Tylko znaczy, właśnie wiesz, no, bardzo długo się biło. Ale wiesz, można było na jednego bossa ściągnąć milion, powiedzmy 50 przeciwników o mniejszej ilości HP. I tak, właśnie to tego odcinać, nie? Na głębokich tak tego nie zrobisz, bo na głębokich właśnie nie da rady. Słuchaj, wiesz co, znaczy, oglądałem że da radę, i da radę. Bo niektórzy bossowie samonują sobie minionki. Tylko tacy. Ale jak masz takiego, który nie samonuje, to możesz sobie po prostu od razu wyłączyć z tego. Wyłączyć szczelinę, bo tak nie zdążysz. Nie przejeżdżenie. Dobrze, wracając do kostki na jego. I nowego artefaktu, jaki mają wprowadzić. Odbiegliśmy od tematu. Pewnie jeszcze nie raz odbiegniemy. Tak, 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 oczywiście. No to nagranie, domyślam się, że będzie długie, ale... Właśnie to mnie cieszy, że troszkę sobie pogadamy na ten temat, bo... Spotykaliśmy się w sumie w dwójkę, nigdy nie mieliśmy okazji się tak w trójkę spotkać, żeby o tym pogadać. Patrz, wyszedł 2 dni temu na PTR. Więc tak, kostkę można wykorzystać do przekształcenia jednego rodzaju materiałów rzemieślniczych w inny. I tu mnie ciekawi, czy jeśli mam 5000 żółtych materiałów rzemieślniczych, to czy mogę zrobić z tego 5000 legendarnych? Przykładowo, wydaje mi się, że może nie 5000, ale z tego zrobić, nie wiem, 500? Albo 50? No, nie wiem, też jest kwestia tego, na pewno będzie przelicznik. No to, że będzie przelicznik, to musi być, skoro będzie opcja zamieniania jednych materiałów w drugie, no to na pewno musi być jakiś przelicznik, tylko czy on będzie uczciwy? Wydaje mi się, że wiesz, no, nie wiem, no żółte przedmioty nie stanowią praktycznie nic, bo przyznajmy sobie, ile żółtych przedmiotów pomijaliśmy w sezonie drugim. Powiem ci, że legendarne przedmioty też nie stanowią naprawdę nic. Bo były też takie okresy, że się pomijało i brało się niebieskie przedmioty, żeby wyrzucać te żółte. Legendy. Legendy, no. Legendy? Tak, nie, tak, legendy, tak. Akurat jeszcze legendy tak mi się nie zdarzyło. Dobra, wiecie co? No zróbmy sobie minutkę przerwy, że za minutkę wracamy. Siemanko Loczek, za minutkę wracamy i gadamy o Diablo 3. Także jeżeli chcesz posłuchać, to słuchaj. Nagrywaj wszystko na YouTube'a, ja czytam czat cały czas. Odpowiadam na pytania. Także be right back. Co? No minutka, 2 przerwy. No. No to mogę już wrócić do rozmowy. No dobra, czekaj, ja jeszcze minutkę przerwy robię. Że wyciszę wszystko. No dobra. Dawid mikrofon wyciszył i przed. Przerwa, tak, 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 bo przerwa 1 minut. Jestem cały czas. Wyciszam jedno, drugie i... No straszny katari. Right back. Że na moment szliśmy. Czekajcie, jeszcze zmienię. Ja wiem, że mi teraz wszystko wypadkuje. For the Alliance. Greetings. I właśnie Pogadanka. Light bless you. Gdzie mam te questy? Takich chłopaków nie ma. Troszkę bardziej. Co przerywa? Przerywa, nic nie powinno przerywać. Siódmą muszę wstać, bo że na... A, myślałem, że Loczek, ty zdajesz prawko. Czyli kwestią się do izby. Light be with you. Be careful. Się naprawdę. Jak to głos? To ta odśwież stream. Oczywiście wszystko jest nagrywane na streamie. Wiem, że jestem prześwietlony. Lightboxa jakiegoś czy coś. Ja wiem, no wiesz co, mi te słuchawki naprawdę odpowiadają. Właśnie, przy okazji zmieniłem słuchawki. You need something? Creative Sound Blaster Tactic 3D Alpha? Tak, one się chyba... Naprawdę polecam. Czekajcie, wiecie co? Zrobię buybacka. Muszę to. Paczka. What are you looking for? Złóżmy naj... Źle. No, to ja już jestem. Okej, Dawida jeszcze nie ma. Okej, no to poczekamy. Safe travels. Ja sobie biegam w... Spoko. Szkoda, że na tym, jak mi powiedziałeś, że na tym testowym nie można grać online. Tak, niestety nie można grać online. Powiedzmy na starterze. Ale i tak sobie to pobiorę, żeby chociaż przetestować tą grę. Bo... Ja polecam, jak najbardziej polecam WoW. Tego jak oglądam, to widzę, że jest bardzo fajne. Czy ja wiem, że mi ten stream klatkuje, niestety, a to nie jestem. Zresztą i ty widzowie wiecie, jakiego mam komp. Hey there. Czy ja jeszcze mogę coś sprzedać? Kuki? Się nie przyda. No, Dawid napisał, że robi dłuższą przerwę. Fajnie, że wcześniej ma te... Okej. Dobra, to wiesz co, najwyżej Dawid dołączy po prostu w czasie i... No nie ma problemu. Na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na jego, tak? Na postce, tak. Na materiałach rzemieślniczych dokładnie. Czy na materiałach rzemieślniczych? Tak odbiegliśmy od tematu, że masakra. Nie, to jest... Nie no, jest, że będzie można przekształcać jeden materiał w inny, więc jest jak najbardziej w temacie. Wiadomo, oczywiście. No mi się wydaje, że to będzie z odpowiednim narzutem. Zastanawiam się, czy wprowadzą coś takiego, jak wiem, w niektórych grach, że żeby stworzyć jakiś przedmiot, trzeba mieć na przykład, chcesz stworzyć legendarny miecz, musisz mieć część miecza, jakiś tam ostrzel, coś tam, część miecza tom, jakieś tam inne materiały i z tego składasz sobie wtedy legendara. Tak. No właśnie o tym możemy przejść do kolejnego punktu, w tym są legendarne materiały rzemieślnicze. Tak. I zdaje mi się, że będzie tu powrót do starego systemu rzemieślniczego. To jest tak, począwszy od aktualizacji 2.3.0, wszystkie materiały rzemieślnicze stosowane na maksymalnym poziomie postaci będą dostępne na wcześniejszych etapach progresji. Czyli już od pierwszego levela będą materiały z 70 levela. Tylko właśnie tu mi się wydaje, że będą też wprowadzone legendarne jakieś materiały rzemieślnicze, które mogą służyć właśnie do lepszych przedmiotów. Pewnie tak. Dobra, dziwna istota, także w razie pa. Czy musiałbym dodać czat? Nie wiem, czy mi się uda dodać czat. Czy był widoczny na streamie? Tak. Nie wiem jak to się robi, więc ci nie podpowiem. Ale ty pewnie powinieneś sobie poradzić. Tak, że jeszcze sobie rzucę tu. Okej, dobra. Dałbyś radę zrobić, żeby czas był przezroczysty? W sensie, żeby nie było tła. Wiesz co, że mógłbym. W sumie mogę. Okej. No nie wiem, czy będzie czytelny w tym też, bo na... Będzie, widziałem. Nie było to czytelne. Nie, no, ja widziałem właśnie coś takiego i był czat czytelny dość. No bo tak jak jest, to jednak są zasłania dość dużo. Tak. Tak to można go gdzieś umieścić w jakimś rogu czy coś i... Będzie dobrze wyglądało. O. Powiedzmy, wygląda to okej. Nie wiem, no zobaczymy jak to na nagraniu będzie wyglądać, tak i tak to będzie na dupę. Mógłbyś ten czat trochę pomniejszyć i umieścić z lewej pomiędzy kamerką a twoją postacią, a czy no paskiem życia. O, wywaliło mi powa. Właśnie widzę, że coś. Dobra, także... Nie, bo chodzi mi o to, że teraz tak czy siak czat jest nałożony na listę twoich misji i tak dalej, nie? Tak. Właśnie o to mi chodzi. A po lewej stronie nad kamerką masz puste miejsce, gdzie nic nie ma, więc myślę, żeby tam byłoby odpowiednie miejsce na czat. Wygląda... Że cały czas jest 5 osób, naprawdę mnie to cieszy. Adres. Sobie jeszcze raz to przez Battle urucham. No właśnie, może wy macie jakieś ludziska z czatu pomysły na temat tego, co się dzieje aktualnie z Diablo. To my sobie gadamy, a ktoś tam może coś ciekawego powiedzieć. Może ktoś ma jakieś dojście. No. Już nie bywa, nie? Że ja już... Ważniejsze jest to, że Blizzard nie porzucił jeszcze Diablo. No, nie wydaje mi się, żeby Diablo tak szybko było porzucone. No tylko, że oni wprowadzają to oni chcą, a nie to, czego chcą gracze, nie? Na przykład już samo opieszenie tego głupiego schowka, no to już by wystarczyło, żeby ucieszyć bardzo wielu ludzi. A nadal tego nie zrobili. Czy wiesz co, no nie wydaje mi się, żeby to było wobec innych graczy, że nie farmią tych itemów i nie mają po 50 setów, nic, nie? Ale mnie nie chodzi o farmienie itemów, ja chciałem na przykład zebrać kolekcję, chciałem zebrać każdego legendara, co jest no nie bardzo możliwe, bo nie ma na to miejsca w schowku. Co do tego jest prawda, że nie ma tego miejsca w schowku. Czy wyłączycie dodanie sceny jeszcze? Teraz mam zawalony schowek mam zawalony przedmiotami. I szkoda mi ich rozkładać, bo są to naprawdę dobre przedmioty. Ja i tak zostawiłem tylko te najlepsze. Tak, bo ty masz z tego co pamiętam jeszcze jakieś legendarne temy do craftingu z patcha. Jeszcze muszę troszkę... Nie wiem czy coś jeszcze mi zostało, bo chyba większość spałem, bo tam się dostawało 50 000 za sztukę. Ale właśnie, czy to nie będzie wykorzystane też w nowym patchu? Ciekawi. Powrót do farmienia legendarnych przeciwników, żeby wydrobić legendarne materiały, że mi się. Ale wiesz co, to mi pasuje, to naprawdę mi pasuje. To jest akurat spoko, bo wtedy był sens chodzenia w niektóre lokacje i tych potworków. Tak no, wiesz, no ja tu patrzę głównie pod styl WoWa, tak, gdzie właśnie tak działa, że gdzieś tam trzeba jakiś schemat czy coś wydobyć z jakichś legendarnych mobów, gdzie to na przykład tylko na rajdach i właśnie można było zrobić. Właśnie Dungeon Findera sobie odpalę, także... Spoko. Czekaj. Wszystkie dungeon, jakie mogę. Także możemy to. Dobra, to wracając do ulepszenia systemu rzemiosła. Tutaj napisali, że również te materiały rzemieślnicze, które robi się na samym początku gry, na pewno się nie zmarnują, czyli... Tak, tak. To właśnie czytałem i strasznie się z tego cieszyłem, nie? Nie wiem, no... Czyli jednak opłacało się trzymać tych... Tak, opłacało się trzymać te materiały rzemieślnicze z tych niższych poziomów. Problemem może być tylko to, że ja osobiście na przykład nie mam żółtych kropelek, co tam na tych naprawdę pierwszych poziomach dropią. A jak się okaże, żebym skraftował tego, jakiegoś... pamiętam, czekaj, one gdzieś na poziomie do 20? Coś takiego? No gdzieś 10-20 poziom. Jak się okaże, że potrzebuję tych, dokładnie tych materiałów, żeby skraftować jakiegoś legendara, którego będę potrzebował, no to będę musiał zakładać nową postać, żeby to dropić, no chyba, że coś wymyślą, że to będzie dropiło normalnie. Wydaje mi się, że, wiesz co, bo tam jest, uprzedzając fakty, jest coś takiego jak... I do tego właśnie może być ta kostka, nie? Jak skrzynka, która wyrzuca materiały rzemieślnicze. Nie wiem, czy doczytałeś do tego miejsca już. Nie za bardzo, czekaj. Po wykonaniu wszystkich zleceń, coś takiego jak skrzynka materiałami rzemieślniczymi. O proszę. To też może być ciekawe. Podobno mają wprowadzić coś, co zachęci graczy do robienia zleceń we wszystkich aktach. Tak, i to jest właśnie to. Właśnie to. Bo tak naprawdę to co się farmi? A ukończenie bonusowych aktów w przygodowym będzie, tak, dodatkowy skarb Horadrimu wypełniony materiałami, teraz widzę. A właśnie o tym... A, materiałami, złotem lub niepowtarzalnymi materiałami, czyli... No właśnie, i tu jest kolejny kolejna poszlaka właśnie tego, że... Te materiały będą powiązane z konkretnym aktem, czyli jak będziesz chciał zrobić danego legendara, musisz zrobić zlecenia w danym akcie, żeby mieć szansę na to, że wydropisz legendarny materiał rzemieślniczy związany z tym aktem. Tak, no to troszkę... powiedzmy, przedłuży late game. No tak, trochę bardziej zmuszanie graczy do robienia zleceń w innych aktach niż rzucanie, tak, ale... dokładnie to mam na myśli. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Zobaczymy w praktyce. Dunk się odpalił. Nowy element interfejsu, sezonowe postępy. Począwszy od 4. sezonu będzie można śledzić swoje indywidualne postępy czynione w danym sezonie. Będzie nowy element interfejsu. Funkcja podzielona na rozdziały zawierające kamienie milowe, które może osiągnąć większość graczy, oraz rangi dostępne dla graczy zaawansowanych. Te rangi odblokowują dodatkowe ramki portretów, zaś najwyższa ranga niesie ze sobą wyzwania, którym sprostanie będzie wymagało wysiłku. To już mi się zdaje jest takie dosyć Nic znaczącego. No taki po prostu element upiększający, że tak powiem. Tak, tak, dla takich hardcore gamerów, nie? Na przykład ja się tym jaram z jednej strony, bo zresztą wiesz dobrze, że jestem takim hardcore gamerem, który lubi wykonać jakieś tam dodatkowe zlecenia, dodatkowe coś, żeby zdobyć tego achievementa konkretnego. To jest właśnie pod takich graczy zrobione, co jest swoją drogą przyjemne, że o takich graczach też się myśli, nie? Mimo tego, że Diablo 3 jest dość casualowe w porównaniu do Diablo 2, cały czas się o takich graczach jednak tam gdzieś myśli. Ja wiem, o czym mówisz, bo ja też lubię wykonywać achievementy i takie tam rzeczy, które no, nie dają może nic oprócz tego, że oprócz tej satysfakcji, że się coś osiągnęło. Na przykład zrobienie takiego achievementa, który dodaje ci te punkty i na przykład zdobywasz tą nową ramkę czy coś. Tak, tak, dokładnie. Jest akurat jak najbardziej w porządku. I też jest to jeden z elementów właśnie Diablo, który lubię. A, to może przejdę teraz do rzeczy, która mi się najbardziej podoba, czyli nowe poziomy trudności w ramach udręki. Czyli poziomy udręki od 7 do 10, ponieważ jak tu sam Blizzard wskazuje, że udręka 6 może się wydawać zbyt łatwa, bo taka jest prawda, że udręka 6 jest na tyle banalna, że przechodzi się tam wszystko... No, przechodzi się udrękę 6 no, bez żadnego trudu. Kiedyś to może naprawdę był problem, jak baliśmy się wyjść z udręki 1, no bo przecież nie, już udręka 1 to już jest takie trudne. Że gdzie udręka 2 to już bez przesady, nie? A potem jak włączyliśmy sobie tak, a spróbujemy na 4 i stwierdziliśmy, że łatwo. Tak, no dokładnie 4 graliśmy, bo graliśmy ja, ty, Dawid i brat Dawida Emil. Tak, i potem udręka 6 to już żaden problem. Także to wygląda tak, że jest jeden przedmiot. NK6. Wiecie, jak te przedmioty się nazywają? Legendarne... Starożytne, dokładnie. Wiesz, jak wyjdzie już ten testowy, nie wiem, czy już go można pobrać. Pobrać można, ale jeszcze chyba nie działa, wiesz? Dzisiaj nie sprawdzałem, wczoraj jeszcze nie działał. No bo chętnie bym sprawdził te wyższe poziomy udręki, zaczynając sobie od 7 i stopniowo zwiększając ten poziom trudności. A z tego co widziałem, jakiegoś screena widziałem, że na poziomie udręki 7, tam poziom, ilość złota się nie zwiększa, ale poziom expa rośnie, więc nie wiem czy poziom zdobywanego... Ale tak naprawdę złoto, powiedzmy, że no właśnie, na wyższych poziomach już jest kwestią pomijalną. Bo poziom złota na udręce 6 jest chyba 1600, a no, na udręce 7 widziałem, że było 1600 złota procent i 1900% expa, więc... Złoto chyba się już dalej nie będzie zwiększać, ale ekstra jak najbardziej. Złoto jakoś tam powyżej tego już stanowi. No właśnie, bo to jest niepotrzebne już, nie? No i ciekawe, czy udręka 10, no... Jak szybko udręka 10 stanie się tak łatwa jak udręka 6? Wiesz co, wydaje mi się, że... Patrz. Czy rzeczywiście trzeba będzie mieć sezonie, tak mi się wydaje, że jest jeden sezon, nie? Czy trzeba będzie mieć naprawdę build stworzony z starożytnych legendarów i starożytnych setówek, żeby sobie spokojnie biegać po udręce 10? Wiesz, jak dawaliśmy sobie radę na głębokich szczelinach, które były dużo trudniejsze od udręki 6. Tak, no mi się zdaje, że to będzie gdzieś porównywalny poziom. 10. Nowe przedmioty legendarne i elementy zestawów, czyli coś, co dochodzi przy każdym patchu, przy każdej aktualizacji. Ale to musi dochodzić, no. No musi. A coś, co mi się... Jedna rzecz mi się nie podoba, jeśli chodzi o dodawanie do istniejących już legendarów, Blizzard dodaje efekt, chociaż te aktualizacje nie działają wstecz, czyli jak już coś wydropiłeś, to musisz to wydropić jeszcze raz, żeby miało tą opkę. Co jest trochę niefajne, bo nie za bardzo, bo są przedmioty, które naprawdę bardzo rzadko dropią. I na przykład weźmy za przykład siewcz. Broń, która mi osobiście wydropiła tylko raz. Dawid jej potrzebował do swojego buildu na ciernie krzyżowca, bardzo tego potrzebował. Wydropiło mu to na hardkorze, a potem wydropiło mu na normalu, kiedy już w ogóle przestał grać krzyżowcem. Rzecz, która dropi tak rzadko, że jakby zmienili w tym op, to myślę, że bym nawet tego nie zauważył, bo bym to nigdy nie dropło. A tak jak już miał coś w schowku i zadziałałaby zmiana na to, no to byłoby akurat w porządku, bo wtedy no nie musiałbym z powrotem farmić tych przedmiotów, na które i tak zmarnowałem tyle czasu, żeby coś zdobyć. Tak jak mówię, niektóre przedmioty to jest jeden przedmiot, kilkadziesiąt godzin farmienia, żeby jeden głupi przedmiot wypadł. Tak, no tak jak u mnie w sezonie trzecim to wyglądało, nie? Gdzie ja praktycznie przez ile 100 godzin zdobyłem 3 przedmioty do setu. No. To ucieszyłbym się, jakby wprowadzili, jakby trochę przerobili kadale, że przy kupowaniu broni masz do wyboru broń jednoręczną albo dwuręczną. Jakby był wybór, czy chcesz kupić miecz, czy chcesz kupić topór, czy chcesz kupić, nie wiem, maczugę, czy cokolwiek. Jakby wprowadzili wybór, jaką broń jednoręczną albo dwuręczną chcesz kupić, a nie, że dostajesz coś losowego. Co nie kupienie patcha, bo mi się zdaje, że to może wyjść za patch 2 może. No mam serio, nadzieję, no bo słuchaj, kupowanie broni legendarnej u kadali jest tak męczące, nie dość, że to jest no prawie najdroższe, bo tam 75 krajów odłamków, gdzie amulety kosztują 100. I tak, no bo szansa, po pierwsze, szansa... To jest 40 szczelina zrobiona raz. Nie, no co ty, nie przesadzaj. Tak mi się wydaje mniej więcej. Nie, na 100 odłamków już dostajesz na 20 którejś szczelinie. Tam około 90. Potem to już na 40 to ile? Po 300 nawet się zdarzało, że się dostawało odłamków. 200 przynajmniej. O ile mnie pamięć nie myli. Wiem, że na pewno 100 odłamków na 20 szczelinie już dało, już się dostawało. Czy nie, mi się zdaje, że randomowo mniej więcej 20 szczelina to było 50 odłamków. Nie, no więcej. Wiesz, ciężko jest tak mówić, jeżeli nie graliśmy praktycznie całego właśnie, patcha, nie? Nie pamiętam po prostu, ale wydaje mi się, że więcej. Nie wiem, no może ja zaniżam te wartości jakoś specjalnie. No na pewno zaniżasz te wartości. Myślę, ale... Powiedzmy, tak gadam, a ty już 20 poziom wbiłeś w tym WoWie, tak, nie wiem kiedy. Na live'a bodajże z 15. Wiesz co, że dzisiaj jeszcze miałem 9. Naprawdę to ile ty? Musiałeś grać jakoś wcześniej. Troszkę przed streamem Rawa. Troszkę po streamie Rawa. A no widzisz. Więc tak, wracając do tego co mówiłem. Nie ukadali legendarnego przedmiotu, jeśli chodzi o broń. No jest dość trudne, bo trzeba wydawać dużo odłamków, ale niechętnie daje legendarne bronie. A nawet jak już się dostanie broń, to rzadko wychodzi to, co chcesz. Bo na przykład potrzebujesz legendarnego miecza, a kadala daje ci legendarny topór, na przykład. Tym się, że to było troszkę pod klasy dopasowane. No wiadomo, jak kupowałem broń jednoręczną magiem, no to mi rzucało najczęściej różdżki, prawda? Ale... Tak. Zdarzyło mi się kupić legendarną siekierę czy coś takiego, inną maczugę. To każdemu się zdarzało, no ale to wiesz, no. Czy też pod alter postaci jakoś to się liczyło, nie? Tak samo, no, wiesz, tak samo ja na koncie kupując... miałem, nie wiem, barbarzynkę, 2 Demon Hunterów i... Co to dzieje? Co mi może wypaść, nie? To jest takie troszkę randomowe. No. Tak samo jak miało być, że wybierasz sobie dla jakiej postaci mają... Tak. Pod konkretną postać, dokładnie. Tak, tego też nie wprowadzili. Wątpię, żeby to wprowadzili kiedykolwiek. Zobaczę, jaki tu jest kolejny punkt. Pod nowe przedmioty legendarne elementy zestawów omówiliśmy. Znaczy na razie jeszcze nie ma żadnych szczegółów co do jakie to mają być zestawy i tak dalej. Tak, no to dopiero zapowiedź. Po tym jak wyjdzie serwer testowy, nie? Tak, to na pewno wyjdzie od razu. Tego nie ma, skoro jeszcze nic więcej nie ma. Tak. Zmiany w systemie walki. Tu pojawia się również Kolejna rzecz, która mnie osobiście bardzo cieszy, czyli zmniejszenie ilości umiejętności ograniczenia kontroli beci, która to zdolności na wyższych poziomach szczelin. A powyżej 40 grając Demon Hunterem po prostu cię zabijały. Strzał. Tak, sama zdolność po prostu, która unieruchamiała cię w miejscu, ona cię zabijała. Czekaj, uroki grania Demon Hunterem. Hej Julia, cześć, witam. Jakby co, to właśnie sobie robimy pogadankę na temat patcha 2.3 w Diablo. 2.3, tak. 2.3.0, tak. Więc tak, po pierwsze zmniejszenie ilości umiejętności ograniczenia kontroli nad postacią, a po drugie zmiany w, że tak powiem, w systemie expa, czyli mniejsze potwory dają mniej expa, większe potwory, które wymagają więcej czasu i wysiłku do zabicia, dają więcej expa, czyli coś, czego nie było, bo tam... Raczej nic szczególnego mi się wydaje, wiesz? Ale chodzi o... Jakby to powiedzieć. Teraz ta różnica będzie bardzo zauważalna. Po prostu te potwory, które tam chodziłeś, to padały po prostu na hita albo od samych cierni na przykład. To naprawdę będą dawały bardzo mało expa. A te duże, które się w szczelinach omijało i tak dalej, bo po prostu tak, nie chciały się tracić czasu. Tak, teraz już w ten sposób, że będziesz po prostu zabijał tylko te moby, które tak są luźne, nie? Tak, tylko tak będzie zatrzymywał się na tych... schodziły, a wiesz... Dokładnie. Teraz się będzie zatrzymywać na tych dużych mobach, które biją dużo, mają dużo HP, są pancerne, bo po prostu to będzie teraz opłacalne. Też piszą coś o zmianach, które mają stworzyć równowagę pomiędzy czasem spędzonym na przeszukiwaniu lub oczyszczeniu głębokich szczelin, a tym poświęconym na walkę z strażnikiem. Wiesz co, mi się zdaje, że to będzie w ten sposób, że... Potwory będą miały troszkę mniej HP, znaczy troszkę, dużo mniej HP, a bossy będą silniejsze, bo jednak, no, nie okłamujmy się, nieraz boss zajmował naprawdę, nie wiem, 1/15 szczeliny? Wróciłem. Nie wiem. A ten boss jest jednak najważniejszy, nie? No tak, przy dobrym ułożeniu obelisku boss, który miał 12 miliardów życia, schodził w 10 sekund. Tak, no wiadomo, że tu się też farmiło te obeliski, nie? Tylko wyłącznie pod to, żeby, wiesz... Żeby zwanhitować, znaczy tak, zwanhitować. Tak, bardzo szybko zabić bossa. Bardzo szybko zabić bossa. Tak. Po prostu go zlutować gdzieś tam miejsce konkretne i się wtedy farmiło bossa. Jak to wyglądało w Diablo 3 do tej... Masz naprawdę, może naprawdę w chuj zmienić, no. Nie ma co się okłamywać. Można wyczytać, że chcą wprowadzić nacisk na dokładniejszą eksplorację szczeliny. Tak, czyli każdy mob będzie się opłacał jakby. Mi się wydaje, że to będzie tak działało, nie? Biorąc pod uwagę to, że na głębokich szczelinach nie ma dropu, to eksploracja szczeliny no tak nie bardzo ma sens. Na zwykłych szczelinach to jeszcze jest sens, bo wtedy, no wiadomo, eksploracja szczeliny to większy drop i tak dalej. Tam nie ma limitu czasu, nie trzeba się śpieszyć. Można sobie spokojnie te szczelinki pozwiedzać, powybierać wszystko i coś podrobić. Głębokie szczeliny jednakowo mają to do siebie, że no brak dropu, czyli po co eksplorować tą szczelinę do końca, skoro znalazłem wyjście, mogę przejść na kolejny poziom, może tam będą łatwiejsze potworki, które dadzą szybciej mi wymaganą liczbę tych punktów, tych procentów do przejścia do bossa i do wyjścia z tej szczeliny. Także no na razie to jest tylko zapowiedź, więc ciężko tu wywnioskować cokolwiek więcej. Właśnie, jak tu z tymi punktami będzie wyglądał? Szczelinie. Nie wiem, no, nie wiem. Też kolejna fajna zmiana, czyli możliwość wybrania sobie, na jaki poziom szczeliny chce się po prostu iść. Czyli nie ma już kluczy prób. Dobra, tak troszkę uprzedzając fakty znowu. Pewnie nagramy jeszcze kolejny odcinek, taki dokładnie. Może nie tak długi aż, z serwera testowego. Z serwera testowego, tak, kiedy będzie serwer testowy dostępny. I nie wiem, coś tam jeszcze zostało odnośnie tego. Znaczy, odnośnie nowego patcha. Nie, to już chyba wszystkie zmiany, jakie widziałem. Ciekawi mnie jedna rzecz, co z tymi kluczami prób i kluczami do głębokich szczelin, jakie posiadam w ekwipunku. Skoro mają to wycofać, co, zabiorą mi to? Wiesz co, no, na klucze prób mi się wydaje, że to zmieni. Do zwykłych szczelin? Możliwe, nie, możliwe. Kluczy prób, tak jak były klucze prób. Tu teraz to będzie, wiesz, generator kappa. Mhm, żeby po prostu można było wejść. Okej, możliwe. No i napisali, że testy ruszą niebawem i trzeba czekać, aż otworzą serwer testowy. Niebawem według Blizzarda, no, wiesz co oznacza, nie? Soon. Soon, TM. To jest ich znak rozpoznawczy. Właśnie Julia, jeżeli jesteś, to... Nie wiem, Knight, ty możesz gdzieś zaltabować czy coś i wrzucić linki do Facebooka, YouTube'a i tak dalej? Zobaczę. Tam jest wykrzyknik FB, wykrzyknik P, wykrzyknik YT. No właśnie, no. Tutaj polecam zaglądać. Oczywiście link do kanału Knighta też będziecie mieli w opisie. Knight też coś tam nagrywa. No nie przesadzajmy. Coś tam nagrywasz, no nie ma co pomylić. Tam coś tam nagrywam. Jakieś małe rzeczy, no ale co, nie? Coś robisz w tym celu, żeby wiesz, żeby coś z tego zaistniało. What the fuck. Najpierw przydałby mi się lepszy app, bo rzucanie filmiku, który naprawdę waży mało, rzucanie go przez, no, 4 do 8 godzin, no to jest męka. O, skąd ja to znam, słuchaj? Teraz mam do wrzucenia na... No ty masz lepszy internet ode mnie, a i tak ci się wrzuca długo. Nagrywa. Nie wiem, Julia, ty mnie subskrybujesz w ogóle, czy nie? Ja jej będę miał 5. suba. Kappa. Jesteś 5. subem. Aż się upewnię. Znaczy subek po 2 dniach w hockey, wiesz, także... Nie, patrzę po prostu na chwilę obecną, ile mam subskrypcji. Tak, na chwilę obecną mam 4. 5. Jej. Że jak już Knight zacznie streamować... Czy jakiegoś moda. Be fucking retarded as much. Nie, fucking retarded. Troszkę nasz chwilę nas pożywił. Teraz dungeona robisz, tak? Tak, ja dungę robię. Powiem ci, że szczerze, że nie patrzyłem nawet na live'a, tylko byłem zajęty czytaniem tej listy. Ja też tylko klikam głupoty, po prostu tak sobie klikam, nie? Jest taka, wiesz, nocna pogadanka, jak było u Gipera nocna pogadanka, nie wiem czy pamiętasz, z Atorem, seria. Tak. Jest właśnie to. Właśnie tak sobie gadamy. Luźna pogadanka. O, dokładnie, luźna pogadanka. Tylko że oni to zazwyczaj w nocy nagrywają. No nocy jeszcze nie ma, jest... Nie pytajcie się mnie, czy Gimper, czy Ator... No wiem, jednoznacznie na to... Czy nawet jednoznacznie na to pytanie można odpowiedzieć. Ciężko by było. No. Ja do dzisiaj nie wiem, czy to wszystko nie był jeden wielki troll. Co? To nie był troll. Znaczy, no... Pisałem z Atorem i to nie był troll. Jezu, odnosimy się w ogóle... Tam, sakra. Wiesz, luźna pogadanka, no co, tak, ale to nie był troll, tylko się zdaje, że oni już, wiesz, tam... Ale chyba nie była to zaplanowana akcja, po prostu tak wyszło. Znaczy... Jak uważasz? Ciężko to powiedzieć, wiesz. Nie znam charakteru Gimpera do końca. Mam pewne informacje, no ale to nie mogę na streamie ujawnić, bo pewnym osobom obiecałem, że po prostu nie będę o tym na streamie. Na streamie, no dokładnie. Czy ja się cofnąłem? Wydaje mi się, że to była zaplanowana akcja. Jakbym wiedział, że biegłeś wcześniej, to bym ci powiedział, że się cofnąłeś, ale... Myślę, że to mogła być zaplanowana akcja, ale niekoniecznie tak było. Także ja podchodzę do tego sceptycznie i tak jak ci mówiłem, zobaczę jak ta drama się rozwinie. A widać, że drama no ucichła. A co mówić, nie? No nie wydaje mi się, żeby ktoś to jeszcze jakoś rozmuchiwał. Szczerze, teraz już nie mam materiałów chyba na to, żeby ktoś to rozmuchiwać. Myślę, że to co ktoś miał gdzieś ujawnić, to już zostało ujawnione i po prostu skończyła się, że tak powiem, lista dowodów. Tak. Cichło. Właśnie, może i Julia coś na ten temat się wypowie. Czyli beze mnie. That's not trash. Gdzie ja w ogóle jestem? Jakieś dziwne miejsca zwiedzam. Nie lol, tylko WoW. WoW, ale... Zwiedzam dziwne miejsca. Nie, wiesz, tak sobie klikam... No. Wyszło to, że nic nie wyszło. Że biegasz w kółko. Tak, dokładnie. A, tu jest przejście, okej. Czyli beze mnie. Zabić. Nie, tu jest powrót, lol. Serio. Robili bossa beze mnie. Ja ogarnąłem. Ładny item. Podoba mi się. Ja sprawdzam, czy PST nie można pobrać, ale chyba jeszcze nie, bo mam opcję graj. Czyli jeszcze można grać w ten poprzedni testowy, a nie ma żadnej opcji pobierz. Wiesz co, że mi pobrało, ale to chyba jakiś mikropatch, bo to 50 mega. No tak, bo nie wiem, mi się aktualnie uruchamia gra na testowym, ale nic nie pobierałem, więc zobaczę jak to będzie, czy coś się zmieniło. Bo chyba można po prostu grać ten poprzedni testowy. Znaczy testowy jest wyłączony teraz, wiesz? Wczoraj przynajmniej. Dzisiaj podejrzewam, że jest. Coś nowego. Tak, w usłudze Battle trwa przerwa techniczna, bla 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 bla. Dokładnie. Więc zwykle jak już zapowiadali jakiś patch, to serwer testowy był uruchamiany prawie że natychmiast, więc... Nie, może mają jakieś problemy. Albo nareszcie wprowadzą wszystko, co zapowiedzieli, dlatego to tyle trwa. Wiesz co, no mi to odpowiadało jak najbardziej. Mi też. Tak jak mówiłem już kiedyś, że w Diablo chętnie pogram, jak coś dodadzą nowego. Coś to przy... patchu. Tak. Jest aktualnie. I z każdym patchem sobie odświeżam te Diablo, bo zawsze coś tam się stara się Blizzard prowadzić. Zawsze jest tam fajnie sobie chwilkę pograć. Ale tak, żebym grał dłużej, no to musiałby naprawdę wyjść ten dodatek z 6. aktem i 7. postacią. Dobra, że... Bossa teraz bijesz, co to jest? To nie jest boss, to jest normalny. Aha, no normalny mob, który się zdział na kilka hitów. Epiki, nie? Tak działa. Coś jak ten archegry w Wiedźminie. Dobra, że się już skończyło. A ty, Dawid, jesteś? Ciebie nie ma. Mikrofon wyciszony. Jestem, słucham. To się odzywaj, włącz się do dyskusji. Że nie gadamy teraz na jakiś konkretny temat, ale mógłbyś się coś wypowiadać. No właśnie, ja streamka będę kończył, że wierzę, że ten materiał będzie z 1,5 godziny trwał. Ale wrzucę to na YouTube'a, może ktoś akurat będzie chciał oglądać... 1,5 godziny nagrania. Może ktoś akurat będzie chciał to... A uchwyciłeś ten moment, gdzie wydropił ci ten przedmiot na 25 poziom i ja ci mówiłem, że to jest na 25. To znaczy, to właśnie nie miałem VOD włączonego, wiesz? Dopiero teraz włączyłem nagrywanie na dysk. Bo mogę zrobić coś takiego, że albo VOD na hitboxa, albo nagrywanie na dysk bezpośrednio. To drugie bardzo, bardzo cięża procesor. Mhm. Dobra, no ale w tym momencie już się z wami żegnam. Także chłopaki, pożegnajcie się. Był ze mną Night. No, papa. Nara. Turet. Właśnie. Także kanał Nighta też znajdziecie gdzieś tam w opisie. Tyle. Nie wiem, jak wam się podobała taka pogadanka? Napiszcie w komentarzu. Następna taka, jak będzie 20 kałapek w górę. Nie, a tak serio to... Po prostu... Następna taka będzie, jak wyjdzie... Tworzymy multikonta. Jak wyjdzie publiczny serwer testowy, to pewnie znów coś takiego zrobimy. Razem już na serwerze Diablo 3 i... Wtedy będzie to... Możliwe, powiedzmy, do zobaczenia. Bo póki co to sobie tylko i wyłącznie gdybamy. Także jeszcze raz, lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Wszystkie linki w opisie, a my się z wami żegnamy. Cześć!